Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku Julia Radzi. Julia Morawska jak zwykle z tej strony. I rozpoczynamy takich parę tygodni, parę filmików, a dosłownie trzy filmiki na temat syndromu wicia gniazda, ale też na temat wyprawki. Jest to trochę taki temat bardziej już na luzie. Mam nadzieję też bardziej taki praktyczny, który Wam się przyda. Wiele osób strasznie prosiło poruszyć mnie ten temat, choć dziwię się w sumie, bo dopiero pierwszy raz zostaję mamą i nie mam takiego jakby ogromnego doświadczenia, przede wszystkim praktycznego, jeśli chodzi o całą wyprawkę, więc tą serię nagrań i artykułów, które robię, jest głównie takim zbiorem wiedzy od różnych specjalistów, od różnych doświadczonych osób, doświadczonych takich zdroworozsądkowych mam, ale też przede wszystkim też różnych fizjoterapeutów, pediatrów, lekarzy, położnych, przeczytaniu różnych książek, które jakby w trakcie całej ciąży sobie zbierałam i nazywam to swoją taką encyklopedią wyprawkową. Po prostu po przeanalizowaniu wszystkiego, w trakcie przebiegu całej ciąży, robiłam sobie taką listę, gdzie krok po kroku sobie opisywałam, co dla mnie, co dla dziecka. No i właśnie na tej zasadzie chciałabym to też podzielić w filmikach. Ze względu na to, że w jednym filmiku bardzo ciężko jest wszystko wymienić, bo nawet jeśli podchodzimy do sprawy, szczególnie przy pierwszym dziecku, bardzo minimalistycznie, to i tak wychodzi tego strasznie dużo. I w artykule opisałam głównie, które rzeczy nabyłam, takie bardziej globalne, że tak powiem, najważniejsze i te, które zazwyczaj wymagają największego wkładu finansowego, a w filmiku wytłumaczę mniej więcej, czym się kierowałam i dlaczego wybrałam, na przykład decyzja padła na tym czymś akurat, a nie na czymś innym, bo ogólnie w świetle XXI wieku, gdzie mamy te wszystkie sklepy, mnóstwo różnych firm z różnymi rzeczami dla dzieci, po prostu manipulacjami producentów, że po prostu potrzebujemy niemal wszystkiego, naprawdę niesamowicie ciężko jest zachować zdrowy rozsądek. I też mi było ciężko, bo ogólnie staram się być zdroworozsądkową osobą i nie wydawać kasy na przykład na rzeczy, które uważam, że nie są absolutnie niezbędne, a jak oczywiście są jakieś większe możliwości finansowe, no to wtedy ewentualnie, wiadomo, raz na jakiś czas można gdzieś tam rozpieścić siebie, no czy w tym przypadku siebie w przygotowaniu do dziecka i kupić coś, co może niekoniecznie jest takie niezbędne, ale mogłoby się przydać. Więc powiem, że w mojej liście encyklopedii wyprawkowej znalazły się różne rzeczy, które są absolutnie niezbędne dla mnie, ale też, które jakby nie są takie mega, że tak powiem, obowiązkowe, ale uważam, że mogą mi się przydać. I przede wszystkim, no tak jak powiedziałam, skomplementowanie tej w ogóle całej wyprawki jest niesamowitym wyzwaniem. Też przede wszystkim ze względu na ten tak zwany syndrom wicia gniazda, który jest naukowo udowodniony, że zależy od wpływu właśnie hormonu na nasz mózg, czyli to jest takie szalęcze, że popadamy w takie szaleńcze sprzątanie, kupowanie, przyrządzanie ogólnie wszystkiego, całe mieszkanie i wszystko właśnie do przyjścia dziecka na świat. I jest to zrozumiałe, jest to kolejny model, że tak powiem, adaptacyjny, kolejny fizjologiczny trik, który robi tak, abyśmy odpowiednio mogli razem z mężem, partnerem przygotować się na przyjście dziecka na świat, bo jak się okazuje, taki syndrom wicia gniazda, który tak nazwano, dopada nie tylko kobiety, a również mężczyzn. I tutaj niektóre kobiety mówią, że ich to w ogóle nie dotyczy, w ogóle coś takiego nie dopada ich w przebiegu całej ciąży. Niektóre kobiety mówią, że po prostu wariują już od samego początku niemalże, jak zobaczą tylko dwie kreski na teście. Ja akurat całą ciążę byłam bardzo zrównoważona w tym aspekcie i pierwsze jakieś rzeczy dopiero zaczęłam kupować po 32 tygodniu ciąży, ale tylko ze względu na swoje takie analityczne podejście do wielu spraw. Nie lubię chaotycznego postępowania, że tak powiem, i
po prostu przez do 32 tygodnia ciąży robiłam rozeznanie, dowiadywałam się co i jak, robiłam listę, analizowałam sobie tą listę parę razy, zanim rzeczywiście zrobiłam już tą decyzję, żeby kliknąć kup, czy pójść i kupić. Więc tutaj są na temat tutaj takiego podejścia, jeśli chodzi o to, kiedy zacząć szykować wyprawkę, no to niektóre osoby zaczynają już od początku. Ja osobiście bałabym się w pierwszym trymestrze już na przykład coś zaczynać kupować, bo wiemy, że często gdzieś tam niestety, ale są wczesne poronienia i jakby mając to z tyłu głowy, nie chciałam niczym, jakby nic sobie w tym okresie kupować, ale to decyzja każdej kobiety, jakby tutaj nie narzucam swojego zdania. Mówię tylko wyłącznie o swoim podejściu, bo mówię, te filmiki akurat będą takie bardziej, bardziej jak ja do tego podchodzę. Może coś, to z czego powiem w ogóle, po prostu was gdzieś tam na coś nakieruje, w czymś pomoże, w czymś też podpowie, bo też radzę sięgać po opinie różnych osób, a później sobie zdroworozsądkowo, o ile hormony na to pozwolą, zdroworozsądkowo wszystko przeanalizować i zobaczyć, co rzeczywiście dla was jest potrzebne, co nie. Teoretycznie, tak pod względem samopoczucia, to samopoczucie też jeszcze w pierwszym trymestrze nie zawsze pozwala sobie chodzić po sklepikach i się cieszyć tą ciążą, ale powiedzmy taki już 5., 6., 7. miesiąc ciąży, to są miesiące, gdzie samopoczucie zazwyczaj dopisuje, gdzie można sobie już zaczynać powolutku wszystko kupować. Ogólnie najfajniej by było, żeby jednak już co najmniej na miesiąc przed teoretycznym terminem porodu wszystko mieć, bo no nigdy nie wiadomo, bo w sumie ciąża. Ja sobie założyłam taki przedział czasowy między 32 a 37 tygodniem ciąży. Dlaczego? Bo 37 zakończony tydzień to już ciąża zakończona i wiemy, że niekoniecznie każda kobieta chodzi do 40 tygodnia, więc wolałam mieć tak, żeby wszystko mieć przygotowane już w zakończonym 37, czyli tak jak jestem teraz. Już mam zakończone 37 i mam już wszystko, całe mieszkanko, wszystko przygotowane na przyjście dziecka na świat. Są takie kobiety, które, tak jak mówię, zaczynają wcześniej się szykować. Ja cały czas gdzieś tam się bałam za wcześnie, ja swoją drogą nie chciałam zbyt wcześnie zaczynać. Całą ciążę po prostu niektóre kobiety zaczynają wcześniej kupować wszystko ze względu na to, że obgruntowują to w taki sposób, że łatwiej jest przy biegu całej ciąży po trochę co miesiąc wydawać, niż na jeden raz zrobić po prostu boom, takie wielkie zakupy. Zgadzam się z tym. Ja w swoim przypadku pracowałam taki schemat, że po prostu przez całą ciążę każdy miesiąc tyle, ile mogłam wolnych pieniążków odkładałam do skrzyneczki dziecka i później po prostu już od tego 32 tygodnia zaczęłam po prostu wydawać to, co odłożyłam razem z mężem. Więc w moim przypadku jakby taka była chronologia postępowania. Więc to, kiedy jest najlepiej, wszystko zależy oczywiście od was, to wam decydować, ale tak jak mówię, no ten syndrom wicia gniazda troszeczkę rzeczywiście gdzieś mnie osobiście zaczął łapać tak już na, no dosłownie tak w 35 tygodniu, także na maksa, że kiedy rozumiesz, że już może dosłownie minut 3-4 tygodnie ty już rodzisz, że już końcówkę ciąży, no to zaczyna po prostu to psychologicznie się napędzać, plus hormony, prolaktyna, oksytocyna, to wszystko oddziałuje na nasz mózg. Ja pisałam o tym i nagrywałam informacje na ten temat, właśnie pisząc na temat tego, w jaki sposób hormony wpływają na nasz mózg, na nasze zachowanie, na obwody moczynne w mózgu. Zacząć od tego, co z takich rzeczy globalnych nabyłam w pierwszej kolejności. Przede wszystkim był to pokoik. Jak ktoś nie ma miejsca na osobny pokoik, no to jest to jakiś kącik, powiedzmy. My tutaj za bardzo tego miejsca nie mamy, bo to jeszcze nie jest nasze mieszkanie i odbiór naszego mieszkania będziemy mieli dopiero, gdy dziecko skończy jakieś półroczko. Ale po prostu zrobiliśmy tak, że ja zamówiłam już mebelki dla dziecka z myślą o przyszłości, z myślą o tym mieszkaniu, które już własne odbieramy, w którym będzie miejsce na osobny pokoik dziecka. A na razie po prostu te mebelki, które zamówiłam, to zamówiłam do tego pokoju, gdzie śpimy. I jest to łóżko, spore łóżko, 1,40 m na 70 cm.
140 cm na 70 cm, które później się przerabia w tapczanik. No i tutaj w sumie przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że taki pokój czy kącik dla dziecka też musimy zdawać sobie sprawę, że wraz z tym, jak dziecko rośnie, rosną jego potrzeby. Rosną jego potrzeby, żeby prawidłowo rozwijać swoje zdolności motoryczne i tak dalej, więc tutaj warto, żeby pokoik był dostosowywany odpowiednio do wieku dziecka i rozwijał się razem z nim. To, co jest zawarte w dzisiejszym filmiku, co ja kupiłam na wyprawkowej liście, dotyczy bardziej takich rzeczy, które są dla dziecka do pierwszego roku życia, kiedy w sumie nie ma tam aż takich dużych potrzeb, kiedy dziecko jeszcze nie zwiedza świat, nie chodzi, nie potrzebuje jakoś mega miejsca. A później dopiero na pewno zrobię materiał na temat tego, jak ten pokoik fajnie by było zrobić już tak, kiedy dziecko skończy roczek do 3 lat. Więc tutaj warto uwzględniać po pierwsze faktyczne potrzeby, a nie jakieś różne marketingowe manipulacje i po prostu, żeby ta przestrzeń była zagospodarowana w taki sposób, w jakie po prostu są potrzeby dziecka. I tutaj bardzo polecam zapoznać się z pedagogiką Marii Montessori, która właśnie bardzo fajnie to wszystko opisuje. Od razu może w tym kontekście polecę Wam po prostu książeczki do przeczytania. Tutaj mamy taką książkę, która się nazywa Metoda Montessori do 3 roku życia. To są różne zabawy, to opisane, jak dziecko się rozwija, też opisuje się, jak urządzać przestrzeń dla dziecka. No i jeszcze też Maria Montessori, Sekret Dzieciństwa. Tu też bardzo fajnie wszystko jest opisane. Polecam nabyć sobie takie książeczki i przeczytać, aby wiedzieć właśnie, jak ten pokój ma się rozwijać zgodnie z tym, żeby zachęcał po prostu dziecko do aktywności, był przemyślany dobrze pod kątem porządku, był dobrze przemyślany właśnie pod kątem tego, czego rzeczywiście dziecko na danym etapie życia potrzebuje. No i oczywiście mebelki, pokój ma być bezpieczny, odpowiednio dostosowany do dziecka. Ja zakupiłam mebelki firmy Bellamy, która specjalizuje się właśnie w mebelkach dziecięcych dla tych maluchów oraz dla tych starszych już dzieci, które mają odpowiednie certyfikaty, mają odpowiednie farby, które nie imitują jakichś różnych toksycznych rzeczy, komody, szafy, łóżeczka mają odpowiednio zaokrąglone różne tam kąciki, żeby nic ostrego nie było. Czyli tutaj warto rzeczywiście, moim zdaniem, inwestować w takie mebelki, takie firm, które się stricte zajmują właśnie tymi aspektami dziecięcymi. Bardzo ważne jest tutaj po prostu przeanalizowanie swojej sytuacji, jak to wygląda u Was w mieszkanku. Są matki, które kładą dziecko w innym pokoju spać, które uważają, że żeby nie przyzwyczaić do tego, żeby w tym samym pokoju. Ja osobiście się nie zgadzam, bo wiemy, że pierwsze 3 miesiące życia dziecka na pewno jest tak zwany czwarty trymestr, gdzie dzidziuś jeszcze nie za bardzo, nie do końca rozumie, że jest on osobną już osobą, a nie jest połączony z matką. On dalej myśli, że on i matka to jest ten sam człowiek, że tak powiem. Więc tutaj bardzo ważne, żeby ta bliskość była zachowana. No i tutaj pod względem medycznym uważa się, że spanie chociażby w pokoju blisko rodziców i z rodzicami gdzieś tam w tym samym pomieszczeniu zmniejsza ryzyko śmierci łóżeczkowej. Dlatego niektóre osoby mają łóżko w osobnym pokoju na przykład, a łóżeczko dostawne w pokoju, w którym śpią rodzice w swojej sypialni. My, biorąc pod uwagę, że mamy małe mieszkanie, nie mamy po prostu osobnej sypialni, a tylko będziemy spać tam, gdzie stoją właśnie mebelki dziecka i łóżko te większe kupione, to po prostu no, nie kupowałam już żadnych łóżeczek dostawnych i po prostu będę wstawać, mam na wyciągnięcie ręki łóżko te spore i po prostu będę wstawać do dziecka i być blisko. No tutaj niektóre osoby śpią na przykład z dzieckiem w łóżku, ogólnie pod względem
bezpieczeństwa, no są różne zdania podzielone, nie będę się wypowiadać. Ja osobiście bałabym się spać w pokoju, w łóżku, w sensie w łóżku, tak, w łóżku z dzieckiem bym się bała osobiście spać, ze względu na to, że śpię bardzo głęboko, bardzo mocno, bardzo potrafię się wiercić, a dodatkowo nie chcę wyganiać męża. Gdybyśmy chcieli spać razem, obydwoje w tym samym łóżku z dzieckiem, to łóżko trzeba by było większe, a te, które mamy, to nam nawet jej brakuje miejsca. Więc wolę być po prostu, żeby dziecko było na wyciągnięcie ręki, niż spało nawet z takiego spokoju swojego psychicznego i względu bezpieczeństwa. Więc tu jest ten aspekt taki ważny. Wiem, że niektóre kobiety mają takie doświadczenie, że mówią, że dziecko ma dosłownie alergię na łóżko i w ogóle totalnie nie chce w osobnym łóżku spać. No są różne dzieci, więc zobaczymy. Dlatego w artykule napisałam, że wszystko się sprawdzi dopiero w praniu i de facto nawet kobieta doświadczona, która powiedzmy ma dziecko lub już dwójkę i jest w ciąży drugim lub trzecim, też nie może do końca stwierdzić, co jej się przyda, co nie, bo to w dużym stopniu wiele rzeczy zależy od tego, jakie będzie dziecko i ja sobie zdaję z tego sprawę, że wielu rzeczy się nie przewidzi, więc na razie musiałam jakoś to organizować w taki, a nie inny sposób i obgruntowuję to w taki, no mam nadzieję, moje obgruntowania są logiczne i zrozumiałe, dlaczego tak, a nie inaczej. Jeśli chodzi o komodę, to kupiłam taką komodę, która jest automatycznie z takim przewijakiem na górę. Teoretycznie ani szafy, ani komody dziecko nie potrzebuje. Dziecku w sumie wszystko jedno, czy ta komoda, czy szafa jest. Zdaję sobie z tego sprawę. To jest bardziej ze względu mojej wygody, bo w innym niektóre rodzice po prostu w początkowych okresach życia dziecka decydują się na to, aby w mieszkaniu rzeczy dziecka była ułożone w tej szafie gdzieś tam, gdzie rodzicom rzeczy. Ja nie miałam po prostu miejsca takiego, bo nawet nam brakowało w naszej szafie już miejsca na swoje rzeczy, więc musiałam po prostu kupić szafę, w której będą znajdowały się rzeczy dziecka. I dodatkowo ja lubię bardzo organizację i porządek. Wszystko musi być na swoim miejscu, żeby w pośpiechu, zmęczeniu i tak dalej wiedzieć, gdzie co szukać, a nie później gdzieś tam, no, nie wiadomo skąd to wyciągać. Więc tutaj bardziej dla mojej wygody oraz ze względu właśnie tego, że po prostu nie było miejsca w innym pomieszczeniu, gdzie to wszystko układać. No i to samo, jeśli chodzi o ten przewijak. No to są różne szkoły. Z perspektywy bezpieczeństwa uważa się, że najbezpieczniej dla dziecka zaznaczam, żeby przewijać rzeczywiście na jakimś tam łóżku naszym większym, czyli na takim terenie bezpiecznym, że tak powiem, i dużym niż na przewijaku. Natomiast dla zdrowia naszych pleców, jako matek i ojców, najlepiej jednak, żeby ten przewijak był na odpowiedniej wysokości, bo żeby nie obciążać pleców, bo wiadomo, że tego przewijania będzie bardzo sporo i po prostu ciągle takie schylanie się, no niestety, ale kończy się dla pleców tragicznie czasami. Tutaj po prostu warto wiedzieć, że są odpowiednie zasady korzystania z tego przewijaka i najważniejszą zasadą jest taką, że nigdy, przenigdy, nawet ani sekunda, dwie, trzy, nawet jeśli nam się wydaje, że dziecko leży spokojnie, nie można oderwać dwóch rąk od dziecka, czyli jak po coś sięgamy, to zawsze jedną ręką dziecko przytrzymujemy, nawet jeśli nam się wydaje, że nic się nie stanie, bo rzeczywiście się okazuje, że wiele jest takich wypadków, gdzie dziecko po prostu się wierci i spada z tego przewijaka, jakie by bezpieczny i fajnie on nie był zrobiony, więc tutaj po prostu ten przewijak jest z tą myślą, że dbając o zdrowie moich pleców i pleców mojego męża, ale jednocześnie z tą wiedzą z tyłu głowy, że wszystko w pobliżu ma być organizowane właśnie w taki sposób, aby było w zasięgu drugiej ręki, podczas gdy jedna jest na dziecku cały czas i dlatego między innymi komoda, przewijak, obok przewijaka organizery specjalne, gdzie będą takie rzeczy potrzebne po prostu do na bieżące potrzeby i półeczka, która się otwiera, w której też będą różne rzeczy i przy tym będę mogła po prostu cały czas tą jedną rękę trzymać na dziecku. Dlatego między innymi w tej mojej liście wyprawkowej są właśnie takie organizery, takie pojemniczki, gdzie będą przechowywane rzeczy tutaj w tej okolicy, gdzie będę się zajmować właśnie dzieckiem. Jeśli chodzi, no tak jak powiedziałam, o tą szafę, no to już wszystko z myślą jest kupione po prostu na pokój dzieciaka, po prostu to łóżeczko później jest
Ja kupiłam akurat to większe, 140 cm na 70, a na przykład nie 120 na 70, właśnie z myślą, żeby to posłużyło trochę dłużej, bo takie łóżeczko z możliwością przerabiania w tapczanik może posłużyć nawet do 4 latek. No i później byśmy na pewno planowali drugie dziecko, więc od razu to łóżeczko też zostanie dla tego pierwszorodnego, a później, to znaczy dla tego młodego, a dla pierwszorodnego już się kupi większe i to po prostu ta cała kolekcja tych, ja kupiłam Bellamy w kolekcję Ines, takie szare mebelki i po prostu tam jest możliwość dalej półek do kupienia, do różnych książeczek, regałów, jakiegoś właśnie takiego większego już łóżeczka dla starszego dziecka, więc to jakby jest wszystko z takim patrzeniem w tą przyszłość. Kolejną rzecz o organizatorach, ja tu sobie w kartkę trochę podglądam, żeby nie zapomnieć, co ja tam kupiłam w ogóle, bo w artykule wszystko wymieniłam z takich rzeczy właśnie, tak jak powiedziałam, globalnych, ale żeby nie zapomnieć. Okej, kolejną rzeczą o organizatorach powiedziałam, pudełkach z przygodami. Pudełki z przegrodami, po prostu znowu lubię, żeby te ciuszkie rzeczy wszystkie były poskładane w swoim miejscu i żeby się nie mieszały, żeby nie było tak, że wyciągam jedno i wszystko się wywraca. Ale to jest moja organizacja taka, ja wszędzie jestem taka, że w pracy wszystko musi mieć odpowiednio swoje miejsce, posegregowane po folderach i tak dalej, no to w rzeczach, w szafach i tak dalej, wszystko też, no to ułatwia życie dla mnie osobiście. Więc to są rzeczy takie, które nie są niezbędne dla kogoś, ale dla mnie są, bo pomagają mi organizować swój czas i przestrzeń w taki sposób, który, jak to się śmieje, mój taki feng shui. Jeśli chodzi o kolejne rzeczy, to jest Chico Baby Hack 4 w 1. Tutaj niektóre kobiety decydują się na kosz Mojżesza bodajże, mojżeszowy. I to jest takie źródło po prostu przenośne, tak? No bo jak dziecko, ja będę potrzebowała być albo na kuchni, albo właśnie tutaj pracować w innym pokoju, to wolę to dziecko po prostu mieć przy mnie. I to jest takie, a nie zostawiać go w łóżku, po prostu tym dużym w pokoju, więc to jest takie po prostu przenośne, że tak powiem, źródło do różnych właśnie drzemek, żeby mogło dziecko ze sobą po prostu po mieszkaniu wozić, żeby mogło sobie leżeć. Wybrałam Baby Haga akurat, a nie kosz mojżeszowy, ze względu na to, że posłuży dłużej, jest większe, a dodatkowo jak dziecko już zaczyna samo siadać, przekształca się właśnie w fotelik, w którym można sobie siedzieć, przekształca się w taki fotelik też do karmienia, więc jest bardzo fajnie tak regulowany, że można to opuszczać, można podnosić, więc kupiłam taką opcję, stwierdziłam, że po prostu mi posłuży troszeczkę dłużej niż ten kosz mojżeszowy, bo wiem, że niektóre mamy, które decydują się na kosz mojżeszowy, dzieci tak szybko rosną, że powiedzmy po 3 miesiącu życia już trzeba go odsprzedać, albo już jest niepotrzebny. Z Baby Hugiem natomiast no na pewno o pół roku dłużej na pewno z tego myślę, że pokorzystamy, a tam w praktyce się okaże, mówię, jak później może zrobię jakiś taki filmik a la pół roku po porodzie i to, co na pewno się przydało, a co nie, może nawet sama z siebie się pośmieję, kto wie, nigdy nie wiadomo, więc zobaczymy. Bardzo chętnie się dowiem w ogóle, jakie jest Wasze zdanie i co Wam się przydało, co nie, więc bardzo zachęcam do komentowania pod filmikiem. Jeśli chodzi o materac do łóżka, to było rzecz, którą zdecydowanie poświęciłam za wiele czasu. Wiem na pewno jedną najważniejszą kwestię. Musi być nowy, nieużywany, znowuż pod względem bezpieczeństwa, żeby nie było żadnych głębin, żeby dzieciakowi na przykład główka się nie odkształcała, żeby znowuż zmniejszyć ryzyko tej śmierci łóżeczkowej. Więc tutaj materac musi być odpowiednio nowy oraz mieć odpowiednią twardość. Ja w końcowym efekcie zdecydowałam się na taki materac kokosowo-lateksowy i ta strona z kokosem jest twardsza niż ta druga, czyli na przykład niż ta druga lateksowa. I strona z kokosem zalecana jest dla dzieci od urodzenia aż do momentu, kiedy dziecko samo zacznie raczkować.
a ta strona twardsza już kiedy dziecko samo zaczyna siadać. Więc ta z kokosem jest twarda, a ta z lateksem średnio twarda. Pod kątem takiego bezpieczeństwa też się uważa, że te pionkowe są gorsze, bo są za bardzo elastyczne, za bardzo miękkie. No i jeszcze są takie zgryki. No, kiedyś był boom na te zgryki, a później okazało się, że w tej gryce jakieś zalegają się robaki, więc mimo, że było fajnie, super, no to te robaki tam no, przerażające są, więc zobaczymy. Obowiązkowo oczywiście materac musi mieć swoje specjalne certyfikaty, a musi być przeznaczony właśnie dla noworodków, niemowląt. No i tutaj, tak jak mówiłam, musi być po prostu ten materacyk odpowiednio twardy, bo uważa się, że miękkie podłoże do spania zwiększa ryzyko tej śmierci łóżeczkowej 5-krotnie, a w momencie, kiedy kładziemy dzieciaka na brzuchu, ponad 20-krotnie ryzyko się zwiększa. Tutaj w tym kontekście również uważa się, na przykład ja nie kupowałam żadnych ochraniaczy, poduszek, koców, takich rzeczy do łóżka, jak niektóre mamy to robią, właśnie z tą wiedzą, że obecne zalecenia są takie, aby w łóżku był tylko materac i prześcieradło na materac. Na pewno przez pierwszy okres życia dziecka, kiedy dziecko ma zwiększone to ryzyko, kiedy jest to ryzyko w ogóle śmierci łóżeczkowej, i łóżeczko nie powinno się znajdować w zasadzie nic. Więc tutaj od razu idziemy do kwestii związanej z w czym takim razie przykrywać dziecko. Uważa się, że najbezpieczniej jest to śpiworek odpowiedni, albo są takie kocyki, które mają odpowiednie certyfikaty i są odpowiednio przewiewne, że gdyby dziecko nakryło sobie tym głowę, to by mogło dalej swobodnie oddychać. Nie wszystkie kocyki tak się nadają. Tutaj chodzi o to, że maluch w początkowych okresach swojego życia po prostu, jeśli przypadkowo narzuci taki koc na głowę, to nie będzie w stanie go w świadomie, kontrolowany sposób rzucić. Dlatego jakby tutaj musi być albo kocek odpowiednio po prostu dostosowany, przewiewny, albo właśnie śpiworki, no albo ewentualnie są takie mamy, które gdzieś tam, różki takie są, albo w wutulaczach na przykład. No ja zakupiłam po prostu dwa różne śpiworki i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wiadomo, na materac, na przewijak, na baby hack, prześcieradełka, na gumkę po 3 do 5 sztuk, podstawa. Kolejną rzecz to lampka w nocy. Jak będę wstawać, karmić, to ta lampka musi być taka, która nie razi bardzo mocno, czyli daje takie ciepłe, pomarańczowe, powiedzmy czerwone światło. Ja akurat nie kupowałam, bo już miałam taką lampeczkę w pokoju, w ogóle z soli himalajskiej, ale ona właśnie u mnie stała, ja ją lubię wieczorem łączać, żeby nie stymulować już swojego układu nerwowego, żeby zaczynać się wyciszać powoli. I właśnie jest to lampeczka, z której też będę korzystać, jak będę w nocy wstawać do dziecka, aby ją włączyć i przy takim delikatnym światełku móc dziecko pokarmić, przewinąć, jeśli będzie na to potrzeba. Z takich bajerów, jak ja to mówię, nieobowiązkowych, ale według mnie stwierdziłam, że będzie dla mnie to pomocne. Kupiłam kosz na zużyte pieluchy, który jest zrobiony w taki sposób i ma takie worki wbudowane, które po prostu eliminują, tłumią, można tak powiedzieć, brzydkie zapachy, kubki, i wiele mam mówię, że jest to bardzo fajna rzecz, szczególnie kiedy jak dziecko skończy półroczku, to żeby po prostu, jak dieta będzie się rozszerzać, to wtedy te kubki zaczynają robić się rzeczywiście śmierdząca i wtedy to fajnie się przydaje. Ale z tymi koszami, jak i z całą resztą, ja lubię wszystko, żeby kosz był w każdym pomieszczeniu. Jak pracuję przy biurku, to jest kosz, gdzie są rzeczy papierowe, jak pracuję, jak jest toaleta, to żeby był kosz w toalecie, jak jest kuchnia, to żeby, no lubię ogólnie w każdym pomieszczeniu, gdzie są jakieś odpady, odchody, no to żeby kosz był w tym miejscu, no to, i to samo dotyczy właśnie, żeby przy przewijaku stał po prostu kosz na zużyte pieluchy. Niektóre mamy uważają to za bajer, niektóre bardzo chwalą, a ja zobaczę, stwierdziłam, że będę się cieszyła z takiego wynalazku obok swojego przewijaka.
Przykrycie, już powiedziałam, nocne, tak, czyli różek albo śpiworek, albo specjalny kocek. Kolejną rzeczą nawilżacz powietrza. Nawilżacz powietrza zakupiłam ze względu na to, że rodzę w okresie jesiennym. Dziecko będzie malutkie w okresie właśnie jesienno-zimowym, kiedy zaczyna się ten okres grzewczy, a wtedy jest bardzo ciężko zachować odpowiednią wilgotność powietrza. Dla dziecka najlepiej tak, żeby było 50% wilgotności, no powiedzmy między 40 a 60%, ze względu na to, że kiedy jest niższe niż te 40%, to może to wysuszyć nadmiernie śluzówki gardła i nosa, zwiększyć ryzyko różnych infekcji. A wilgotność swoją drogą już powyżej 60 stopni może powodować coś takiego, że różne roztocza, grzyby, pleśnie, wirusy mnożą się znacznie szybciej, więc tutaj wiele mam znowuż bardzo chwali nawilżacz, szczególnie u takich dzieci, u których rzeczywiście te śluzówki się nadmiernie wysuszały i dzieciak się męczył, no i kiedy był ten okres grzewczy. Taką rzecz chciałam już dawno zakupić dla siebie, bo też jestem taką bardzo wrażliwą, jeśli chodzi jeśli chodzi o wilgotność powietrza. A jak to zwykle było, sobie żałowałam, ale teraz się z mężem śmieję, że jak jest okazja, to kupię w końcu wszystko, czego potrzebowałam też, ale jest już ważniejszy powód, zdrowie dzieciaka najważniejsze, więc tutaj w tym kontekście w końcu zainwestowaliśmy w takie rzeczy. I dwie ostatnie rzeczy w sumie, bo jeszcze wózek i fotelik, ale wózek i fotelik to opisałam w artykule, czym się kierowałam, jakie wybrałam, dlaczego takie, a nie inne, więc zachęcam tutaj sięgnąć do artykułu. Jeśli chodzi jeszcze o takie rzeczy związane z przestrzenią dziecka, z jego snem, spokojem, no to jeszcze miś szumiś. I ja tego nie chciałam kupować. Tu bardziej mój mąż zrobił prezent dla dziecka i stwierdził, że on chce, żeby to było. No i miś szumiś polega na tym, że imituje tak zwany biały szum, który teoretycznie gdzieś tam ma naśladować, przypominać dla dziecka dźwięk wód płodowych pracujących narządów, bo jak dziecko jest w nas, to cały ciąży, nigdy nie ma takiego momentu, gdzieś całkowita cisza, a w momencie, kiedy ten ucho dziecka jest wykształcony i słyszy te dźwięki, no to słyszy cały czas burczenie mojego brzucha, pracę moich jelit, bicie mojego serca, płynięcie krwi, więc tutaj się uważa, jakby kiedyś po prostu mamy używały suszarek i to jest dla takich dzieci, które gdzieś tam miały problemy ze spokojnym snem i takie dzieci zasypiały na przykład przy łączonych suszarkach, więc ktoś wpadł na pomysł, że zrobi takie właśnie misie, szumisie, takie maskotki szumiące, imitujące ten tak zwany biały szum. Wiem, że tutaj zdania są mega podzielone, że niektóre matki mówią, że to totalnie nietrafiona rzecz, niektóre sobie nie wyobrażają bez tego. Ja miałam też swoje duże wątpliwości na ten temat, no ale mężu zadecydował, kupił, zobaczymy, czy się sprawdzi, podzielę się tą informacją, czy się sprawdzi, sama jestem ciekawa. I kącik dla treningu, dla wspierania rozwoju dziecka od niemowlaka zaczynając, czyli mata piankowa, baby gym i sensoryczne różne książki, karteczki, zabawki. Tutaj w tym kontekście bardzo polecam książkę Wczesna interwencja terapeutyczna, gdzie jest opisane o tym, jak dziecko mniej więcej powinno w ogóle się rozwijać od noworodka aż do 6 roku życia, na różne ćwiczenia, jeśli są jakieś nieprawidłowości, jak je rozpoznać. Bardzo fajnie napisana książka. Polecam też śledzić na mediach społecznościowych różnych fizjoterapeutek, fizjoterapeutów zajmujących się właśnie rehabilitacją dzieci i w ogóle kwestiami związanymi z dziećmi. Na przykład moja podopieczna, pozdrawiam, Hej Ho o dzieciach, ma taki profil, taką stronę internetową, profil na Instagramie, profil fanpage na Facebooku i bardzo fajnie też opisuje te wszystkie etapy rozwoju dziecka i w ogóle jak go wspierać, jak pomagać, co robić, czego nie robić. Jest to źródło niesamowitej informacji i radzę sięgać tutaj, bo ja nie jestem w tym specjalistką. Ja tylko mogę przekazać to, co wiem od nich, no i mam swoją fizjoterapeutkę, która się mną opiekuje w ciąży,
ale też ona jest fizjoterapeutką dziecięcą, więc z którą też konsultuje wiele kwestii związanych z tym rozwojem dziecka, to jak się z nim zachowywać właśnie po porodzie. I tutaj właśnie wiemy, że dla dziecka bardzo ważnym jest, aby od w sumie początku jego życia przeprowadzać taki trening na brzuszku, tak? Czyli kłaść dziecko na brzuszku, ale tutaj fizjoterapeuci zalecają, aby podłoże, na którym się dziecko kładzie na tym brzuszku, powinno być odpowiednio twarde. No, nie może być takie miękkie jak jakaś sofa, dlatego tutaj są odpowiednio maty edukacyjne, tylko nie te maty edukacyjne takie miękkie, a maty właśnie, ja zakupiłam matę piankową, o takiej średniej twardości, która teoretycznie, to znaczy zamiast w ogóle idealnie podłoga się nadaje, tylko że podłoga, wiadomo, sezon znowu się jesienno-zimowy, może być dla dziecka zimno, więc taka mata będzie też taka średnio twarda, będzie leżeć po prostu w kąciku, będzie odpowiednio duża, aby dziecko miało teren tam swój taki do ćwiczeń, do treningu. I będzie po prostu, będziemy od samego początku, niektórzy fizjoterapeuci zalecają od tak naprawdę urodzenia, niektórzy jak dopiero kikut pępowinowy odpadnie, żeby dziecko codziennie na jakiś okres czasu na brzuszek kłaść. Czas, jak długo dziecko powinno taki trening wykonywać, wszystko zależy. Ja wolę, żebyście to skonsultowali właśnie z odpowiednim fizjoterapeutą i też obserwowali dziecko. Na pewno nie jest tak, że się położymy i dziecko już będzie chętnie od samego początku leżeć nie wiadomo ile minut. Zazwyczaj wszystko zaczynamy od minutki, coś w tym stylu, wraz z rozwojem, wzrostem dziecka, to ten czas się wydłuża. Więc tutaj zakupiłam odpowiednią piankę. Ta pianka ma odpowiednie certyfikaty, jest nietoksyczna, nie zawiera żadnego tam bisfenolu A, nie zawiera żadnych ftalanów, posiada odpowiednie certyfikaty, jest też wystarczająco gruba, aby wyizolować chłód, który może od podłogi iść, jest antypoślizgowa, wspierając tym samym też i zachęcając maluszka do ruchu, aby rozwijał swoje zdolności motoryczne i w razie upadku, jak już dziecko tam zacznie gdzieś tam raczkować czy próbować chodzić, no to też będzie amortyzować troszeczkę ten upadek. Więc tutaj jakby ta mata. Baby gym tak zwane, to są takie, jak sobie wpiszecie w Google, to zobaczycie o co chodzi. To są takie na takich stojaczkach, po prostu są takie zawieszki, które dziecko też stymulują do rozwoju, do odpowiednio sięgania po prostu po te rzeczy. Różne książki, karteczki, takie zabawki sensoryczne tak zwane też już właśnie są po to, aby tam ćwiczyć na przykład, żeby dziecko w dwie strony główkę zachęcać, żeby obracało, żeby nie leżało tylko na jednej stronie. W każdym razie w tej książce wszystko znajdziecie, co, dlaczego, jak i po co, więc zachęcam do przeczytania. Może też będę kiedyś nagrywać, myślę, że będę, jak ja ze swoim dziedziusiem będę na tej macie z tymi rzeczami ćwiczyć. Na Facebooku bodajże jest też mama fizjoterapeuta, czy jakoś tak, która też w świetny sposób pokazuje różnego rodzaju ćwiczenia, jak to prawidłowo wykonywać, więc bardzo zachęcam do śledzenia takich profili właśnie, które przekazują takie wartościowe informacje. Ja sama z nich się uczę i czerpię wiedzę i bardzo dziękuję tym świetnym, cudownym kobietom za tą robotę, którą wykonują. Dla mnie to jest mega pomocne. No i lustro na ścianie. Jeszcze lustro na ścianie przy takim kąciku dziecka, gdzie będzie ta mata, która zachęca dziecka do ruchu, dostarcza dziecku informacji o jego własnym ciele, wspiera też jego rozwój motoryczny, fizyczny, ucząc lepszej koordynacji ruchowej. Więc tutaj się uważa, że w takim kąciku również dla takiego dziecka powinno być. Więc u mnie mata, baby gym i takie lustereczko będzie po prostu, będzie na to przeznaczony odpowiedni kącik, w którym będzie to taki kącik treningowy. Wraz z tym, jak dziecko będzie rosło, będę to powiększać po prostu i tyle. Myślę, że na ten odcinek starczy, bo już bardzo długo się rozgadałam. Jak będziecie chcieli jakiś odcinek, gdzie ja to wszystko pokażę, piszcie śmiało, proście, to pokażę.
bez problemu. A w następnym odcinku sobie porozmawiamy na temat pielęgnacji, na temat apteczki dla dziecka, na temat rzeczy związanych właśnie z kąpielą. Jest tego sporo, naprawdę, i na temat ubranek różnego rodzaju. Musiałam to podzielić, bo w jednym odcinku, jak widać, wszystko ciężko zamieścić. A w trzecim odcinku sobie porozmawiamy na temat wyprawki dla mamy, bo przecież dla nas, dla mnie, dla Was też odpowiednio trzeba tą wyprawkę przygotować, zarówno spakować torby do porodu, jak i różne takie rzeczy ułatwiające życie na co dzień z dzieckiem. Więc wszystko poruszymy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Boo!